W gminie Radoszyce od nowego roku szkolnego rozpocznie się projekt współfinansowany z funduszy unijnych, który ma na celu aktywizację dzieci i młodzieży za pomocą zajęć z animatorami. Będą one odbywać się w świetlicach wiejskich. Pierwsza z nich znajduje się w Mościskach Dużych, a druga w Jakimowicach, w budynku Remizy OSP. Obecnie trwa adaptacja pomieszczeń, by budynki były gotowe na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Kilka tygodni temu podpisaliśmy z zarządem w Marszałkowskim następne dofinansowanie. To dofinansowanie z kolei dotyczy świetlic. Będą to dwie świetlice: świetlice w mościskach dużych i świetlica w jakimowicach. Jest to projekt miękki, w związku z tym około gdzieś 80% jest poświęcone na animatorów. Inicjatywa zakłada udział 40 aktywnych uczestników. Jednak gdyby zainteresowanie było większe, gmina jest gotowa przyjąć więcej dzieci na zajęcia w świetlicach. Każdego dnia dzieci i młodzież po zajęciach w szkole będą mogły przyjść i spędzić pożytecznie czas pod okiem animatorów. Projekt dotyczy przede wszystkim kompetencji edukacyjnych, kompetencji sportowych, kompetencji kulturalnych i takowe będą tutaj wykonywane w tych dwóch świetlicach. Będą one trwały przez rok czasu, codziennie nasza młodzież będzie mogła korzystać z tych zajęć. Po 4 godziny dziennie. Całkowity koszt inwestycji to nieco ponad 470 tysięcy złotych, z czego ponad 430 tysięcy to środki zewnętrzne z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Obecnie w obu świetlicach trwają prace remontowe, w jakimowicach adaptacja pomieszczeń zbliża się ku końcowi. Obecnie trwa instalacja pieca. W świetlicy w mościskach dużych przebudowywany jest węzeł. Wszystkie prace zostaną ukończone przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.